Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Matko Przenajświętsza, co tu się dzieje? Złoto! Polak mistrzem olimpijskim! Panie prezydencie, panie premierze, panie posłanki i panowie posłowie, pomóżcie! Prosimy o kryty tor dla polskich panczenów w Polsce! Było przed rokiem, a nawet właściwie powinienem powiedzieć, że ta historia lodowej areny w Tomaszowie Mazowieckim zaczęła się dużo wcześniej. Niektórzy twierdzą, że 4 lata temu, kiedy nasi sportowcy odnosili fantastyczne sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, a inni z kolei wspominają Igrzyska Olimpijskie w Vancouver i ten pierwszy po bardzo długiej 50-letniej przerwie medal naszej żeńskiej drużyny, który był trochę może niespodziewany, ale dla nas bardzo miły. Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, gospodarza tego obiektu, pana Marcina Witko. Witam bardzo serdecznie ministra sportu i turystyki, pana Witolda Bańka. Łyżwiarstwo szybkie czekało na taki kryty obiekt wiele lat. Ale podkreślamy cały czas, że ten obiekt pomęt nie tylko dla polskiego sportu, nie tylko dla łyżwiarstwa szybkiego, ale również dla Tomaszowa Mazowieckiego, dla mieszkańców tego miasta i regionu, że ten obiekt w końcu powstał i będzie można z niego teraz korzystać, brać całymi garściami. Wiele osób włożyło bardzo dużo pracy w to, aby ten obiekt, ta arena lodowa powstała. No, tym głównym dowodzącym był oczywiście prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, gospodarz tego obiektu, pan Marcin Witko, którego bardzo serdecznie teraz zapraszam na scenę. Wielkie brawa. Szanowny panie prezydencie, panie ministrze, panowie ministrowie, panowie parlamentarzyści, drodzy samorządowcy, pani marszałek, panie marszałku, panie starosto, szanowni panowie burmistrzowie i wójtowie, kochani tomaszowanie, czcigodni księża, wszyscy zaproszeni goście na dzisiejszą uroczystość. Niemożliwe stało się możliwe. Tomaszów Mazowiecki dał radę. Tak jak deklarowaliśmy, pierwsza w Polsce arena lodowa w naszym mieście powstała przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczang. Jesteśmy dumni jako Polacy i jako tomaszowianie, a Europa i świat mogą nam pozazdrościć. Mamy nowoczesny, wielofunkcyjny i bezpieczny obiekt sportowy, pierwszy w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że w imieniu tomaszowian mogę Państwa przywitać w naszym pięknym mieście. Bardzo jestem Państwu wdzięczny, że znaleźliście czas i wpadliście na dzień do Tomaszowa. Chciałbym w Państwa obecności, w imieniu wszystkich tych, którzy w przyszłości korzystać będą z tej areny, podziękować osobom, instytucjom i firmom, które przyczyniły się do powstania wielkiej chluby naszego miasta. Arena została sfinansowana ze środków samorządowych, czyli pieniędzy mieszkańców,
oraz środków rządowych pochodzących z Ministerstwa Sportu. Szanowni Państwo, jest to obiekt strategiczny dla rozwoju polskiego sportu. Od dziś Tomaszów Mazowiecki może nosić miano stolicy polskiego łyżwiarstwa. Łyżwiarstwa, które w naszym mieście zapisało karty pięknej historii, obecnie odradza się na nowo. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć wszystkich tych, którzy łyżwiarską historię w naszym mieście tworzyli. Na czele z panem Bogusławem Drozdowskim, naszymi olimpijczykami, panią Stanisławą Pietruszczak-Wąchałą, Pawłem Abratkiewiczem i Jaromirem Radkę oraz Wiesławem Kmiecikiem, trenerem naszego asa z Soczi Zbigniewa Brudki. Mam wielką nadzieję, że już wkrótce do tego elitarnego grona dołączy młoda, niezmiernie utalentowana Karolina Bosiek, która uzyskała kwalifikacje olimpijskie do Igrzysk w Korei. Pani Karolino, bardzo prosimy, aby pani tak przetarła olimpijskie tory, aby w przyszłości pani śladami mogli podążać kolejni zdolni tomaszowscy łyżwiarze. W tym miejscu pragnę gorąco pozdrowić środowisko łyżwiarskie z całej Polski. Na czele z panem Romanem Derksem, prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Chcemy, byście w Tomaszowie Mazowieckim zawsze czuli się jak u siebie w domu. To dla nas wielki zaszczyt gościć tak wyśmienitych sportowców jak Luisa Złotkowska, Alicja Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Katarzyna Woźniak, Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki, Jan Szymański, Artur Nogal i wielu, wielu innych. Drodzy sportowcy, tak szlifujcie w tej arenie swoją formę, aby waszymi sukcesami mogła cieszyć się cała Polska. Szanowni Państwo, obiekt, w którym się znajdujemy, może pomieścić 10 tysięcy widzów. Przy oświetleniu w pełni LED-owym o mocy 2000 luxów, co pozwala przeprowadzić realizacje telewizyjne na najwyższym poziomie w systemie HD. Kubatura tego obiektu to blisko 300 tysięcy metrów sześciennych, a powierzchnia ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Nad nami wisi konstrukcja stalowa o wadze 850 ton. Na obiekcie znajdują się wielofunkcyjne boisko, na którym można rozgrywać mecze piłki siatkowej, piłki ręcznej, a także koszykówki. Po prawej mojej stronie możecie Państwo zobaczyć lodowisko, pełnowymiarowe lodowisko służące łyżwiarzom figurowym, hokeistom, a także shorttrackowcom. Warto w tym miejscu dodać, że wyposażone jest ono w najnowocześniejszą na świecie bandę hybrydową, która będzie dbać w przyszłości o bezpieczeństwo sportowców. W obiekcie znajduje się również miejsce na siłownię oraz sale konferencyjne. A o jakość serca tego obiektu, czyli lodu, dbają wyspecjalizowani pracownicy na najnowocześniejszych rolbach. To swoiste Ferrari lodowe. Szanowni Państwo, wszystko to kosztowało mnóstwo wysiłku i pracy. Czasami sporo zdrowia i stresu i tylko 50 milionów złotych. Dodam, że mimo zawrotnego tempa budowy, dzięki opatrzności Bożej nic złego nikomu się nie przytrafiło. Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Cieszę się, że od samego początku, od wmurowania kamienia węgielnego, a nawet wcześniej, wierzył pan w powodzenie tego projektu. Nic tak nie mobilizuje jak zaufanie przyjaciela, którego po prostu nie można zawieść. Serdecznie za to zaufanie dziękuję. Szanowni Państwo, nie moglibyśmy przeprowadzić tej inwestycji bez wsparcia, zarówno tego finansowego, jak i politycznego. Przypomnę, że o dofinansowanie budowy areny łyżwiarskiej ubiegało się kilka miast.
Środowisko polityczne, z którego się wywodzę na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w ramach polityki zrównoważonego rozwoju kraju, wskazało właśnie Tomaszów Mazowiecki jako lokalizację tego strategicznego dla rozwoju polskiego sportu obiektu. Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, członkom Sejmowej Komisji Sportu, z posłem Markiem Matuszewskim, miłośnikiem łyżwiarstwa na czele, którzy swoimi głosami podczas prac sejmowych wsparli nasze przedsięwzięcie. Szanowny panie ministrze sportu, współpraca z pana resortem była prawdziwą przyjemnością. Jest pan sportowcem. Doskonale pan wie, jak przezwyciężać trudności, kryzysy czy słabości. Ale wie pan również, jak zwyciężać. Zwyciężyliśmy ten niełatwy bieg i za wszystko panu i pańskim współpracownikom serdecznie dziękuję. Słowa ogromnej wdzięczności kieruję do moich najbliższych współpracowników. Do pana wiceprezydenta Tomasza Jurka, pani wiceprezydent Zofii Szymańskiej, pani sekretarz Katarzyny Marchewki, pani skarbnik Marioli Sobolewskiej, pani rzecznik Joanny Budny, pana audytora Roberta Urbańskiego, pracowników Wydziału Inwestycji z dyrektorem Adamem Koziemkiem oraz Wydziału Architektury z dyrektorem Dariuszem Żeleźnym. Bez państwa udziału ten wielki sukces nie byłby możliwy. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wszystkim pracownikom spółek miejskich oraz Miejskiemu Centrum Kultury. Dziękuję również pracownikom Dyrekcji Ochrony Środowiska, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Pożarnej, Policji oraz wszystkich służb mundurowych, które pomogły w osiągnięciu naszego wspólnego celu. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie główny wykonawca. Dziękuję firmie Roza But oraz wszystkim podwykonawcom. Naprawdę wykonaliście kawał dobrej roboty. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do wszystkich Tomaszowian, którzy na co dzień okazywali wsparcie dla działań, dla tej inwestycji. Na koniec chciałbym podziękować mojej żonie. Zawsze mogę liczyć na jej wsparcie i zrozumienie. Nawet w tak trudnych chwilach jak budowa i czas poświęcony, naprawdę zdałam mnóstwo pracy poza domem. Dziękuję ci, małżonko, za wszystko. Szanowni państwo, niech ta arena lodowa służy sportowcom, mieszkańcom oraz wszystkim miłośnikom łyżwiarstwa jak najlepiej. Niech stanie się również inspiracją do dalszego rozwoju naszego miasta. Niech w końcu przyczyni się do wielkich sukcesów sportowców, którzy swoimi medalami rozsławiać będą nasz kraj na całym świecie. Korzystając z okazji, że spotkaliśmy się tutaj w przededniu najpiękniejszych świąt, chciałbym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, rodzinnych, pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi Marcinowi Witko. Teraz, drodzy państwo, pozwolę sobie zaprosić tutaj na scenę i poprosić o zabranie głosu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Zapraszam. Wielce szanowny panie ministrze, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie z małżonką, szanowny panie marszałku, pani marszałek, panie wojewodo, szanowni państwo wiceprezydenci Tomaszowa Mazowieckiego, szanowni państwo radni, drodzy sportowcy,
trenerzy, zawodnicy, drodzy Tomaszowianie, wielce szanowni państwo, wszyscy dostojni zgromadzeni goście. Postaram się mówić krótko, bo coś chłodno tutaj jest. Proszę państwa, bardzo się cieszę. To dla mnie chwila wielkiej satysfakcji. Bardzo serdecznie gratuluję panu prezydentowi Marcinowi tego wielkiego przedsięwzięcia, które się rzeczywiście udało. Kiedy we wrześniu 2016 roku tutaj zostałem zaproszony przez pana prezydenta Marcina Witko, przyjaciela mojego jeszcze z czasów poselskich, do tego, żeby wmurować kamień węgielny pod budowę tej pięknej hali lodowej, wielofunkcyjnej. Powiedzmy delikatnie, było tutaj ściernisko. Trudno było sobie w ogóle wyobrazić, że za rok te ruiny zostaną zastąpione tak wspaniałym obiektem. Ale jest. Udało się. Spełniło się marzenie polskich łyżwiarzy. Spełniło się marzenie wszystkich tych, którzy przez dziesięciolecia w Polsce z łyżwiarstwem byli związani. Spełniło się marzenie kibiców. Spełniło się marzenie wielu ludzi w Polsce. Spełniło się marzenie prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz bardzo, bardzo gratuluję. Powstał obiekt wspaniały nie tylko w skali europejskiej, bo już o polskiej skali nie wspomnę, jako że to pierwszy taki obiekt u nas, ale w skali europejskiej absolutny top. I nie tylko, bo to absolutna czołówka światowa, jeżeli chodzi o tego typu obiekty. Proszę państwa, mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski. Mamy w Tomaszowie Mazowieckim poziom mistrzowski wśród zawodników, a teraz mamy dodatkowo obiekt, który śmiało może konkurować z najlepszymi tego typu obiektami gdziekolwiek. I to jest rzeczywiście wielka satysfakcja i wielka radość. To jest nowoczesna Polska. To jest Polska ambitna. To jest Polska rozwijająca się w sposób zrównoważony. Że właśnie takie miasta jak Tomaszów Mazowiecki otrzymują tego typu obiekty po to, żeby się nimi opiekować, ale także po to, żeby się nimi szczycić. Po to, żeby przyciągać także gości z zagranicy na treningi, na wielkie wydarzenia sportowe, bo wierzę w to głęboko, że takie tutaj będą, to naturalne. Grand Prix, Mistrzostwa Polski, Europy, świata, te wszystkie wydarzenia tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, w tym obiekcie będą mogły być realizowane. Ledwo arena powstała, a już Tomaszów ma swoją zawodniczkę, panią Karolinę, obecną tutaj z nami, która pojedzie na najbliższe Igrzyska Olimpijskie do Korei. Wierzę w to głęboko, że to będzie świetny występ. Pani Karolino, i tego pani z całego serca życzę. Życzę naszym łyżwiarzom, życzę polskim sportowcom nie tylko wspaniałych treningów i wspaniałego użytkowania tego obiektu, ale życzę także tego, aby w tym obiekcie osiągali wielkie sukcesy, które będą procentowały później wszędzie na imprezach w całym świecie, w których będą uczestniczyli. Przypomniały mi się słowa, te właśnie, które widzieliśmy na wstępie, zaraz po zdobyciu złotego medalu przez pana Zbigniewa Rutkę, kiedy komentator krzyczał, że takiej hali nam brakuje. Panie prezydencie,
wtedy, panie premierze, dzisiaj znów też, panie premierze, no, tamta ekipa tego nie zrealizowała, ale jest dla mnie wielką satysfakcją, że także w łyżwiarstwie, w zabezpieczeniu jego potrzeb możemy spokojnie mówić o tym, że zaistniała dobra zmiana. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję panu prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego. Rzeczywiście wielu nie wierzyło, że to jest możliwe. Ja wspierałem duchowo i wysłuchiwałem trosk, czy udadzą się próby szczelności, czy lud uda się dobrze wytworzyć, czy wszystko będzie w porządku. Proszę państwa, wszystko jest w porządku. Mamy piękny, wspaniały obiekt w Tomaszowie Mazowieckim, którego ogromnie gratuluję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Pan prezydent wspomniał, że jest trochę chłodno, ale to właśnie oznacza, że ten lud jest świetnie przygotowany. Już w sobotę i w niedzielę tutaj wielobojowe Mistrzostwa Polski w sprincie. I na pewno będzie gorąco. Szanowni państwo, zapraszam bardzo serdecznie na scenę minister sportu i turystyki, pan Witold Bańka. Szanowny panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego, państwo marszałkowie, państwo parlamentarzyści, drodzy samorządowcy, kochani przyjaciele sportowcy, trenerzy, drodzy mieszkańcy. To jest wspaniały moment i wielka chwila dla polskiego sportu. Dajemy do użytku, otwieramy obiekt, tak jak powiedział pan prezydent, strategiczny z punktu widzenia rozwoju i przyszłości polskiego sportu. Obiekt, na który polskie sporty zimowe, ale cały polski sport czekał wiele lat. Kiedy na początku 2016 roku miałem okazję jako minister po raz pierwszy złożyć wizytę w Tomaszowie Mazowieckim przy okazji Mistrzostw Polski, wtedy ze strony pana prezydenta, pana Marcina Witko, padło takie hasło, że chcemy wybudować tę arenę. Od razu była przychylność z naszej strony, ze strony resortu i wtedy usłyszałem, że panie mistrze, zdążymy przed Igrzyskami Olimpijskimi. Nie ukrywam, muszę się państwu do tego przyznać, że poszedłem z pewnym dystansem do tej deklaracji, z taką obawą, czy damy radę, czy zdążymy, bo to było potężne wyzwanie. Ale moi drodzy, mamy naprawdę, macie drodzy mieszkańcy, fantastycznego prezydenta, ambitnego, odważnego, który nie boi się wyzwań i przede wszystkim z którym się znakomicie współpracuje. I mimo tego, że mało kto wierzył, że zdążymy i mało kto też tak naprawdę, wiadomo, że były też różne potencjalne inne inwestycje i musieliśmy tego obiektu, tego miejsca bardzo mocno bronić. Ale przyznam szczerze, że tempo tej inwestycji, jakość pracy i współpraca, panie prezydencie, czapki z głów, bo naprawdę wykonał pan fantastyczną pracę, zarówno jako prezydent, ale także wielkie gratulacje dla wykonawcy, bo to był obiekt pionierski, to był pierwszy, to jest pierwszy taki obiekt w Polsce, który będzie służył całemu polskiemu sportowi i śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy z niego dumni. To tutaj będą ważne imprezy, nie tylko krajowe, ale także międzynarodowe. Dzisiaj Tomaszów staje przed ogromną szansą, aby ubiegać się o organizację ważnych mistrzostw Europy, nawet mistrzostw świata, ważnych imprez międzynarodowych właśnie tutaj. Bliskość naszego centralnego ośrodka w Spale sprawia, że dzisiaj mamy piękny kompleks, gdzie zawodnicy nie tylko z Polski, ale z całego świata mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez, mogą tutaj szlifować formę. Jestem z tego obiektu dumny, jestem dumny z tej inwestycji. Mam takie wewnętrzne poczucie satysfakcji, że wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej pracy, żeby wreszcie powstała pierwsza w Polsce arena lodowa. Proszę państwa, inwestycje w sport, inwestycje w infrastrukturę sportową są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego sportu. 4 lata
rządów Prawa i Sprawiedliwości to około 2 miliardy złotych, które już przeznaczamy i chcemy przeznaczyć na obiekty sportowe. Od małych otwartych stref aktywności, poprzez boiska, poprzez hale, baseny, aż po takie kluczowe z punktu widzenia polskiego sportu areny. To jest przyszłość polskiego sportu, aby osiągać sukcesy w sporcie. Musimy inwestować w sport dzieci i młodzieży, który jest fundamentem, w sport wyczynowy, którego esencją jest zdobywanie medali, ale nie da się tego wszystko osiągnąć bez dobrej, profesjonalnej, nowoczesnej infrastruktury sportowej, takiej, jaka tutaj jest w Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze raz wielkie poczucie satysfakcji, wielkie gratulacje, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Minister sportu i turystyki, pan Witold Bańka. Pan minister wspomniał o tym, że to jest takie miejsce, gdzie będzie można naprawdę organizować wielkie światowe imprezy. Przypomnę tylko, że po Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang, właśnie tutaj, w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów w short tracku. I to będzie już taka pierwsza światowa, międzynarodowa próba. Zapraszam teraz bardzo serdecznie na scenę przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, poseł Marek Matuszewski. Panie prezydencie, szanowni goście, z panem prezydentem Polski Andrzejem Dudą na czele, chciałbym z wielką satysfakcją odczytać list, który jest na ręce pana prezydenta Marcina Witko od pana premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Szanowny pan Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że dobra zmiana zawitała do Tomaszowa Mazowieckiego, także w postaci tej pięknej, wielofunkcyjnej hali, w której znajduje się pierwszy w Polsce kryty tor łyżwiarski. Tomaszów Mazowiecki ma się czym pochwalić, bo arena lodowa jest największym i najnowocześniejszym w naszym kraju tego typu obiektem. Co więcej, jest obiektem, który już się sprawdził, bo zadebiutował organizacją Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim, za którą uzyskał wyjątkowo pochlebne recenzje. Dlatego też pragnę z całego serca pogratulować tego sukcesu wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w to jakże ważne i potrzebne przedsięwzięcie, a w szczególności panu prezydentowi Marcinowi Witko. Chciałbym w tym miejscu dodać, iż wybudowanie areny, na której wyposażenie sportowe składają się oprócz toru łyżwiarskiego także tartanowa bieżnia oraz boiska do hokeja, siatkówki, koszykówki, nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, którego udzielił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przywiązywaliśmy i przywiązujemy ogromną wagę do rozwoju zarówno sportu wyczynowego, jak i kultury fizycznej. Doceniamy rolę, jaką te dwie dziedziny naszej aktywności odgrywają nie tylko w życiu społecznym, ale także w stosunkach między narodami. Sukcesy w sporcie oraz w kibicowaniu są w dzisiejszym świecie jednym z najbardziej skutecznych sposobów budowania marki i prestiżu swojego kraju. Mam nadzieję, że tomaszowska arena walnie się do tego przyczyni. Szanowni państwo, chciałbym podkreślić jeszcze jeden aspekt tej pięknej inwestycji. Otóż pobity został rekord świata w szybkości budowy krytego toru łyżwiarskiego. Odebraliśmy go Niemcom. To napawa optymizmem. Pokazuje, że można, jeżeli się tylko czegoś autentycznie pragnie, to wspaniała wróżba na przyszłość. Wierzę, że w podobnym tempie będzie się rozwijała nasza gospodarka, że równie szybko będziemy nadrabiać dystans dzielący naszą ojczyznę od najbardziej zamożnych państw europejskich oraz niwelować różnice w poziomie życia. I tego doścignięcia najbogatszych krajów Unii Europejskiej chciałbym Polsce, nam wszystkim oraz każdemu z osobna życzyć.
Gratulując raz jeszcze organizatorom, chciałbym życzyć im, by hala przez cały czas tętniła życiem oraz by zawody zawsze przebiegały perfekcyjnie, na najwyższym poziomie. Państwu sportowcom życzę jak najbardziej udanych występów, bicia kolejnych rekordów oraz satysfakcji z piękna sportowej rywalizacji. Zaś Państwu, kibicom, wielu wspaniałych wrażeń, wielkich emocji i radości ze zwycięstw odnoszonych przez naszych reprezentantów. Oby ten super nowoczesny obiekt, który mamy pełne prawo się szczycić, zaowocował licznymi medalami zdobywanymi dla Polski na olimpiadach, mistrzostwach świata i Europy. A na sam koniec, korzystając z faktu, że jesteśmy w okresie Adwentu, chciałbym życzyć obecnemu tu Państwu i ich rodzinom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Łączę wyrazy szacunku, Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, dwa słowa ode mnie. Ja jestem posłem od 2005 roku. Cały czas w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. I pamiętam, bo wielu z Was tu widzę, działaczy, sportowców, którzy marzyli o tym, żeby była ta hala. Odwlekano ją. I okazało się, że te marzenia się spełniły, że nastąpiła dobra zmiana, że tutaj, w Tomaszowie, tak bliskim mojemu sercu, bo też jestem posłem z województwa łódzkiego, więc tym bardziej się cieszę, że ta hala powstała w województwie łódzkim, w sercu Polski i jest wizytówką Polski w Europie i w całym świecie. Życzę dużo sukcesów zawodnikom, wszystkim sportowcom i dziękuję panu prezydentowi Marcinowi Witce za to, że tak sprawnie dopilnował, aby ta hala powstała. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki poseł Marek Matuszewski. Zapewne, szanowni Państwo, pamiętacie 15 dzień lutego 2014 roku, Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Jeden z naszych reprezentantów przejeżdża dystans 1500 metrów w czasie minuta 45.00. No i później następuje szaleństwo i oczekiwanie na zakończenie rywalizacji, bo wciąż nie było wiadomo, kto stanie na najwyższym stopniu podium, jaki hymn w Soczi zostanie odegrany. Okazało się, że tym najszybszym jest Polak Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski na 1500 metrów. Zapraszam serdecznie mistrza na scenę. Szanowni Państwo, pozwolicie, że na początku przytoczę słowa Piotra Dębowskiego. Matko Boska, co tutaj się dzieje? Jestem pod wrażeniem. Chciałbym serdecznie podziękować, że jako mistrz olimpijski mogę uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu dla naszej dyscypliny, jakim jest otwarcie pierwszej lodowej areny w Polsce. Cieszę się, że inwestycja doszła do skutku, a trwało to niespełna olimpiadę. Wierzę też mocno, że owoce tej decyzji będziemy zbierać przez kolejne lata w postaci medali z Igrzysk Olimpijskich, a także z zawodów rangi mistrzowskiej. Rola krytego toru w Polsce jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ daje komfort przygotowań w kraju nie tylko reprezentantów, ale także zawodników klubów, między innymi z tak małej miejscowości jak moje rodzinne Dmoniewice. Chciałbym z tego miejsca podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że od pierwszego murowanego kamienia wspierał nas w tej inicjatywie i dziś swoją obecnością to potwierdza. Chciałbym podziękować również panu ministrowi Witoldowi Bańce za zielone światło, które dał na budowę tej areny, wiedząc, jak ważny dla nas jest to obiekt pod kątem istnienia dyscypliny w dalekiej przyszłości.
Duże słowa uznania i podziękowania kieruję w stronę gospodarza, prezydenta miasta Marcina Witko, za to, że stał na straży tej budowy, monitorując tą inwestycję od samego początku aż do dnia dzisiejszego. Słowa uznania i gratulacje kieruję w stronę wykonawcy, ponieważ jestem pod wrażeniem, że było możliwe wykonanie tak wielkiego obiektu na najwyższym poziomie niespełna 15 miesięcy. Ostatnie słowa kieruję do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego, aby z pełną mocą wykorzystali możliwości areny lodowej, korzystając ze sportu, jaki można tu uprawiać, a także zapełnili trybuny na zawodach, które będą tu się rozgrywały. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Mistrz olimpijski Zbigniew Grudka. Szanowni Państwo, od wielu lat uczestniczę jako komentator sportowy w międzynarodowych, ale także ogólnopolskich wydarzeniach sportowych. I jak sięgam pamięcią, to zawsze razem z naszymi sportowcami był ksiądz Edward Pleń, krajowy duszpasterz sportowców. Bardzo serdecznie księdza zapraszam teraz na scenę i proszę o poświęcenie areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zanim przystąpię do ceremonii poświęcenia tego obiektu, tej lodowej hali, to wrócę do 15 lutego 2014 roku, czyli do Zbyszka. Ja byłem na jego biegu finałowym, ale wieczorem, kiedy Zbyszek wrócił do wioski olimpijskiej, przysłał mi takiego SMS-a. Przyjacielu, dziękuję Ci za Twoją wiarę i modlitwę. Wiara czyni cuda. I chciałbym, żeby ten SMS Zbyszka sprzed prawie 4 lat wzięli sobie sportowcy nasi w Pjongczang do serca. Wiara naprawdę czyni cuda. A teraz proszę o powstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże, źródło i początek wszechrzeczy, od którego pochodzą wszelkie dobra, niech będzie z Wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Bóg dał nam siłę, abyśmy z radością służyli, pomagali braciom i posłusznie Bożemu prawu czynili nasze ciało podatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię wszelko, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy do tej areny lodowej będą przychodzić, będą tutaj trenować, będą spędzać czas wolny, będą przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Spraw również, ażeby z tej areny poszedł piękny sygnał na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang, żeby to właśnie łyżwiarze zapoczątkowali serię medali. Niech w tych pomieszczeniach wszyscy doznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg, który oświeca umysły wszystkich ludzi i przywraca im siły ciała, niech kieruje naszym postępowaniem
abyśmy byli w radości serca i duchowej zgodzie i w Betlejem naszego serca przyjęli Boga, który za kilkanaście dni się narodzi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłać. Można usiąść. Dziękujemy serdecznie, ksiądz Edward Pleń, duszpasterz polskich sportowców. Szanowni Państwo, ta inwestycja trwała niespełna rok. I w realizację tej inwestycji było zaangażowanych bardzo wiele osób, które ciężko pracowały. Dlatego prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, pan Marcin Witko, postanowił im podziękować i wyróżnić. Panie prezydencie, zapraszam na scenę. W imieniu pana prezydenta Marcina Witko zapraszam minister sportu i turystyki, pan Witold Bańka. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Pan Witold Bańka, no właściwie można powiedzieć, że bez jego wsparcia i rządowego dofinansowania Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim po prostu nie mogłaby powstać. Zapraszam na scenę prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, pan Roman Derks. Pan prezes razem ze swoimi współpracownikami wspierali bardzo życzliwie i gorąco inwestycje i miasto na każdym właściwie etapie budowy. Także podziękowania na ręce pana prezesa, ale dla wszystkich ludzi z tego środowiska. Zapraszam na scenę wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego, pan Tomasz Jurek. I zapraszam też pracowników Urzędu Miasta, pan Adam Koziełek, pan Dariusz Żeleźny, pan Andrzej Pawlik, nie boimy się proszę państwa braw, pani Karolina Czok, pan Gabriel Stefańczyk Wlazł, pani Jolanta Wojtkiewicz, pan Roman Kalita oraz pan Paweł Malej ze Starostwa Powiatowego. To oni, proszę państwa, prowadzili inwestycje i dzięki nim dziś możemy oficjalnie otworzyć Arenę Lodową w Tomaszowie Mazowieckim. Wielkie brawa, wielkie brawa. Zapraszam także na scenę pan Michał Gola oraz Tomasz Głażewski z 4design, którzy stworzyli koncepcję areny. Gratulacje panowie. Zapraszam także na scenę pan Sylwester Piętak z MBI Architekci, który projektował tę wspaniałą arenę lodową. Zapraszam także pan Roman Saczywko, prezes Rosabud, pan Ryszard Stąpur, dyrektor w Rosabud, pan Radosław Brudnicki, kierownik budowy z Rosabud, czyli wykonawcy tej inwestycji. Wielkie brawa. Szanowni państwo, zapraszam także na scenę pan Paweł Abratkiewicz, pan Wiesław Kmiecik
i pani Jolanta Kmiecik. Ludzie, którzy wspierali całe przedsięwzięcie, dawali cenne rady i pomysły, dzięki którym arena powstała w takim, a nie innym kształcie. Oni najlepiej wiedzieli, na jakie detale należy zwrócić uwagę, aby sportowcy, ci bardziej doświadczeni i ci młodzi, nie narzekali. Zapraszam bardzo serdecznie mistrza olimpijskiego Zbigniewa Brudkę, od którego wszystko się zaczęło. To dzięki jego zwycięstwu w Polsce zaczęło się głośno mówić, jak potrzebna jest tego typu inwestycja. I zapraszam również na scenę pani Bogumiła Drozdowska, na ręce której przekazujemy statuetkę dla świętej pamięci Bogusława Drozdowskiego, który jest twórcą łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wielkie brawa! A pana prezydenta proszę o zabranie głosu. Jeszcze jedną statuetkę, proszę państwa, chciałbym wręczyć. Nie muszę tłumaczyć powodu, dla których chciałbym ją wręczyć. Myślę, że państwo doskonale ten powód zrozumieją. Statuetkę ową chciałbym wręczyć panu Piotrowi Dębowskiemu. Zatem, proszę państwa, dziękujemy serdecznie wyróżnionym. Wielkie brawa jeszcze raz. Pamiątkowe zdjęcia zostały zrobione, wykonane. Dziękujemy państwu. Szanowni państwo, na zakończenie tej oficjalnej części ceremonii otwarcia Lodowej Areny w Tomaszowie Mazowieckim chciałem państwa zaprosić na wspaniały występ, pierwszy akord muzyczny tego dnia i tego wieczoru. Bardzo serdecznie zapraszam i proszę o ciepłe, gorące powitanie. Iwona Kmiecik z chórem Tomaszowianka. Już za chwilę pojawią się na naszej scenie Iwona Kmiecik. Chyba nie muszę państwu jej przedstawiać. Totalnie związana z łyżwiarstwem szybkim. Sama kiedyś też jeździła na łyżwach, no ale przede wszystkim teraz jest cudownym muzykiem, wokalistką, kompozytorką, która przygotowała i skomponowała specjalny utwór na tę okazję. No to teraz już oficjalnie. Wielkie brawa dla artystów. La 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 oh oh la 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 oh oh la 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 oh oh la la la. Jestem tu, a ze mną biały świt i tylko tu chcę być, tu ze mną jasne dni gotowa. Jestem tu,
Polskie Centrum Kultury, pani Kasia Morawska. Dziękujemy bardzo. Piosenka do przodu, niech się niesie. Dziękujemy bardzo. Iwona Kwiecik i chór z Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Zrobiło się ciepło, gorąco. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Szanowni państwo, powoli, powoli nasza oficjalna część tego spotkania dobiega końca. Panie prezydencie, dziękujemy serdecznie za udział. Wielkie brawa, proszę państwa.